choose? What do I really want in my life? Seems that for too many years I'm only turning, turning around. Dzień dobry, witamy się z wami z Pomiędzy Groszy. Dzisiaj będziemy zbierać nasz groszek, bo już jest bardzo duży. Niektóre jeszcze zostaną oczywiście, bo muszą dorosnąć. Natomiast jest już bardzo dużo gotowego groszku. Teraz się nosimy z pytaniem i właściwie z myślą, jak go przechowywać. Ponieważ chcielibyśmy taki świeży groszek. I teraz, czy przechowywać go w takich osłonkach? Czy jednak ołuskany? Czy może jednak go zamrozić? A tak. Jak zamrozić, to ołuskany czy w tych, no nie? No raczej ołuskany chyba zamrozić, ale jeszcze się zastanawiam, tak. Czy go do lodówki po prostu do wody nie włożyć, jakby ołuskany, żeby był taki na parę dni, no nie? Dajcie znać w komentarzu, jak wy przechowujecie taki świeży groszek. Generalnie ja w sklepie nigdy świeżego groszku nie widziałam, więc to mnie trochę zastanawia, że jego się nie przechowuje, jego się od razu konserwuje. A my nie chcemy go konserwować, my go chcemy świeżego. Więc dzisiaj zabieramy się za zbieranie pierwszej części, ponieważ nie wszystkie jeszcze są gotowe. One będą rosły jeszcze długi, długi czas. Natomiast część już jest taka mega do zbierania. No, na przykład ta, bo ten, on już tutaj kolor nawet ma inny, no nie? Już nie tak. Jest taki zielony. Go otworzymy. Ja mam brudne ręce, bo teraz grzebałem. Ja też mam, bo też w ziemi robimy teraz. O. Ale wygląda zacnie. No, postrzeliłem go trochę. No, ale wygląda. Ten już widać, że już jest taki dorośnięty bardzo. Bo już się zamiast okrągły robi kwadratowy. Tak. Zabieramy się za zbieranie, a wy w międzyczasie napiszcie, jak przechowywujecie groszek, bo jesteśmy bardzo ciekawi. I zobaczymy, ile tego nazbieramy. Ja sobie wzięłam taki zacny koszyk, więc Mikuś, będzie ciekawie. Chcesz groszku? Proszę. No, on kocha groszek. Ain't ready for babies, and I won't get married. I'm sorry, honey. To też można pozbierać. One chyba już na dłuższe nie urosną, bo się marszczą już. Tak, i to takie zmarszczone też biorę. Takie zbielałe. Wiem, że one są krótkie, ale one już w długości nie, jakby nie długość, rosną. Nie, one już mają jakby od początku założoną, jaka będzie ich długość. Tak. Gdzie idziesz tym groszkiem? Mamusia tu pozbiera, daj mi to. Potrzebujemy, żeby tu wkładać groszek, wiesz? Cały groszek włożyłeś do buzi? Jakoś mogę ci podawać, co? Będziesz wrzucać, co? Trochę. Do koszyka. Masz, wrzucaj. Na pewno buzię groszku. My właśnie w trasie do weterynarza. Z tyłu bardzo dużo mówi Mikołaj. Żeby cię wyszczyć. Jedziemy na konsultację. Chociaż on rozładowuje całą atmosferę tutaj.
jedziemy na konsultację kardiologiczną z daleniem. Sprawa jest poważna, a ja się uśmiecham przez tego malca z tyłu, także dobrze robi to, co robi po prostu. Będzie miała robione badania krwi. Strasznie umniejsza to, co mówię, Mikosław. Słucham. Mikołaj rozładowuje całą atmosferę z tyłu, bo drugie mam podejście do tego, żeby wam wszystko powiedzieć. Zobaczymy, co nam powie, bo te badania też mają nam wyjaśnić sprawę ewentualnej operacji na oczy i dużo różnych rzeczy. Trochę się nie mogę skupić, to nie przez Mikołaja, tylko po prostu już wybiegam jakby w przód tym, co myślę. A dodatkowo uśmiecham się, bo Mikołaj cały czas robi to, co słyszycie, nie? Nie? Delenios? Będziesz dzielna. Praktycznie dojechaliśmy do weterynarza, ponieważ mamy 2 km. Jedziemy na konsultację kardiologiczną z Dalią, badania krwi, no mnóstwo wszystkich rzeczy. Jest to wskazanie okulisty, do którego chodzimy z Dalią, bo ze względu na problem z oczami. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie zna bieżąco, Dalia ma też chore serce, także stąd się bierze spora ilość takich problemów. Jestem trochę zestresowana całą tą sytuacją. Wzięłam wszystkie leki, wytyczne od okulisty i tak dalej i zobaczymy, co powie ten weterynarz. On się specjalizuje tutaj w Bielsku takimi problemami kardiologicznymi u zwierzaków, u psów, pewnie u kotów również. Także zobaczymy, co tutaj, czego się dowiemy i mamy nadzieję, że będzie dobrze. Także trzymajcie kciuki. No i kończę na teraz. Jedziemy, bo nie chciałam zostawić tego tak, o, bez odpowiedzi i żebyście nie wiedzieli, o co chodzi, skoro powiedziałam i ruszyłam ten temat. A wiem, że z waszymi psiakami też bywa różnie i też macie podobne problemy, więc stwierdziłam, że może to będzie przydatne. Także trzymamy kciuki. Delenios, tak? Wiecie, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz ją widać, że bardzo, bardzo to oko boli i ma zaropiałe. Muszę ją czyścić, zakrapiać jakby podwójnie to oko. A czasami jest wszystko okej i jakby dalej nic nie było. Ostatnio w niedzielę no, miałam wręcz załamkę, bo to oko miała zaropiałe i tak dalej. Po czym w poniedziałek poczuła się jak młody bóg. No nie? Więc taka sinusoida, że abstrakcja. Najlepiej jest to, że jak zamknę kamerę, to będzie zupełna cisza. Mikołaj totalnie przestaje wtedy mówić. O, nie bój się. Autobus. Myślała, że na nią jedzie. O no. Ale nie, zjadłabyś bułkę. Ona tak parzy po twarzy. No jedzą tak jak... No bo to... tak się je za każdym razem. I tak rani podnębienie, tak. A jednocześnie tak leczy serce. No. Medwet. Parking dla mieszkańców budynku. Lecznicy. Po swoim psie. Ona lecznica. No. 9 minut przed czasem jesteśmy. Yes. Właśnie to miałam mówić, że jeszcze przed czasem. Cudownie. Dobra, to ja wam tutaj zostawiam wszystko, co? Tu jest butelka, tu jest mlemle, tu są chusteczki. Dalej nie, wszystko mi zasłaniasz. Cały świat. To dzwoń do mnie. To. Trzymaj kciuki. Zobaczymy, ile to potrwa, no bo te wszystkie badania trochę mogą być. Długie. Siedź, Delenios. Co jest? No, hit to jest. Doniczka wygląda jak prawdziwa. No, obróć kwiatka. Jeszcze kolor taki, wiesz, tak. Tej doniczki. Mega. Zobacz. To jest taki ciacho, który jest kwiatuszkiem. Proszę. Próbujesz tego kwiata? Bo to jest taki kwiatuszek do jedzenia. Innych się nie je, wiesz? No nie chuj. Daj, tata ci nabierze. Czekaj.
Tak zrobimy. O, tam jest takie fajne w środku. Ale ekstra. Masz? I jak? Hideniusz. Smakuje ci, Mikołaj? Super, że ze mną rozmawia. Patrzcie, tam doniczka się jej. Ja byłam pewna, że ona jest plastikowa. Patrzcie. Mózg mnie boli. Słuchajcie, przechodzimy do was z takim update'em, co i jak tam Dalenios się ma. Robiliśmy badania USG serca. Generalnie świetny lekarz zrobił USG serca Dali lepiej i dokładniej niż ja miałam USG w ciąży. Więc naprawdę spędziliśmy trochę czasu, sporo czasu na tym, żeby wszystko dokładnie przebadać i wszystko dokładnie posprawdzać. I co się okazało? Okazało się, że Dalia totalnie nie potrzebuje leków na serce. Owszem, ma problemy z sercem, na zasadzie, że zastawka się nie domyka, ale z tego, co powiedział nam lekarz, psy z tym żyją normalnie, to jest nawet czasami jakby niezdiagnozowane, ale absolutnie nie potrzebuje i nie wymaga leków na ten moment. Więc zupełnie bezsensowne było poprzednie leczenie. Szkoda, że dopiero teraz trafiliśmy do lekarza, który zajmuje się sprawami kardiologicznymi zwierząt, więc tutaj na tym polu jakby cofnął się nam stres. Dalia ma taki jakby kaszel, no to nie jest kaszel, tylko katar psi. Widać, że się przy tym strasznie męczy, no i tutaj jest kwestia, że nie wiemy, co jest tego powodem. Poprzednio to powodem miało być właśnie to serce i te leki, które brała, miały jej w tym pomóc. Natomiast absolutnie nie jest to objaw związany ze sprawami sercowymi, tylko może to być na tle na przykład zatok zębów. Trzeba będzie wziąć wymaz, sprawdzić zęby i je dokładnie wyczyścić. Także już jesteśmy umówieni na kolejną wizytę, gdzie Dalia ma mieć właśnie czyszczone zęby i sprawdzane. Ma mieć wzięty wymaz z nosa w celu sprawdzenia, czy z zatokami tam wszystko jest ok. I ma mieć robiony rentgen głowy, czy czegoś tam złego nie ma. Jeżeli coś, no to później robi się jeszcze tomografię, ale to już gdzieś tam w Katowicach i tak dalej. Natomiast no zobaczymy. W tym momencie wiemy, że po prostu powodem nie jest serce i Dalia na serce nie choruje. Co jakby nie było, jest kamieniem z serca. Szkoda tylko, że przez ten czas łykała leki, które mogły jej bardziej zaszkodzić niż pomóc. No i teraz zostaje nam kwestia oczu, bo Dalia naprawdę kiepsko widzi i widać, że po prostu chodzi po domu na czuja. Także już myślimy też, żeby zabezpieczyć schody i tak dalej. Jak Mikołaj sobie z nimi daje radę, no to okazuje się, że teraz z Dalią trzeba będzie zrobić większy nakład na to, żeby gdzieś tam ten dom przygotować pod to, że może jej się gdzieś coś pomylić, bo dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że Dalia zablokowała się po prostu w otwartej spiżarni. Słuchajcie, myślała, że w drugą stronę w ogóle chciała iść, myślała, że ma drzwi zamknięte, tymczasem drzwi były otwarte na oścież, ja ją wołałam, ona w ogóle patrzy w ścianę i próbuje przejść przez tą ścianę, widzi, że ma ścianę przed sobą, bo to widziała, natomiast totalnie nie mogła się odnaleźć, dopiero ją musiałam wyprowadzić, trochę to zajęło zanim jakby... Ona jest teraz jak trochę robot sprzątający, że zapamiętuje mapę i jak się ją przeniesie, to potrzebuje czasu, żeby nanieść poprawki na mapę. Także tak to w tym momencie wygląda. Radzi sobie po odstawieniu tych leków, bo nagrywamy to kilka dni później. Po odstawieniu tych leków Dalia czuje się lepiej, jest bardziej, no może teraz nie, bo dzisiaj ma taki dzień do spania, zresztą ja chętnie też bym poszła spać, bo taka pogoda. Po odstawieniu tych leków ona ma zdecydowanie więcej energii, ponieważ tamte leki podkręcały jakby serce. Wiecie, pobudzały je, tak powiem to łopatologicznie i najprostszym językiem, a to nie było potrzebne. No i po prostu pies się bardziej męczył, że tak powiem serce zużywa się bardziej, no bo wiadomo jak jest wytężane cały czas ponad normę, ponad to co potrzebuje, to też nigdy nie jest dobre i ona cały czas chodziła taka ospała. Mówię wam, że spała sama, w ogóle unikała nas długi, długi czas i teraz się to pozmieniało, że normalnie przychodzi się z powrotem przytulić, tak jak widzicie, leży i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakiś czas temu to było nie do pomyślenia i stwierdziliśmy, że nie wiem, no może ma taki
okres czasu, może jest już po prostu starsza i potrzebuje więcej spokoju. A tu chodziło o to, że ona po prostu chodziła wiecznie zmęczona. Bidule nasa, nie? Dolenios? Jesteś dobrym pieskiem. Więc trochę się stresuję, ponieważ Dalia ma być do kolejnych zabiegów usypiana. Ja ją trzymałam, jak była usypiana podczas sterylizacji. I powiem wam, że to jest traumatyczne dla mnie przeżycie, ponieważ mózg już sobie dopowiada masę rzeczy. Ja wiem, że ona jest usypiana tylko do zabiegu i zaraz się wybudzi. Natomiast mój mózg już sobie dokłada tysiąc różnych rzeczy. Ja widzę, jak ona mi odpływa, jak zaczyna być wiotka. Jeszcze ona tak myrdała mi ogonkiem wtedy, gdy ją usypiała na tą sterylizację. I tak było widać, że mi po prostu ufa. A widać po prostu, że ufa. Dlatego dbajcie o swoje zwierzęta. Dobra, wystarczy. No nie, Teleniosk, nie będziemy płakać. Ja się z wami żegnam. No i na dniach poinformujemy was, co dalej. Trzymajcie kciuki za Teleniosa. I za nas też.